Hej, to Weronika Jaguś. Sezon festiwalowo-koncertowy trwa w najlepsze, a ja osobiście jestem wielką fanką koncertów. Uwielbiam sam klimat tych wydarzeń, ale też przygotowań do nich. W związku z tym dzisiaj wraz z Niwą przygotowaliśmy dla Was krótki poradnik, w którym pokażę Wam moje ulubione fryzury, którymi podbijecie każdą imprezę. Zapraszam do oglądania. Fryzura dla osób, które chcą zarówno trochę objętości, ale też trochę wygładzenia i może troszeczkę brokatu. I tak, widzę, że w moich włosach jest jeszcze troszeczkę drobinek brokatu z poprzednich fryzur, które robiłam, ale zignorujmy to. Zaczynam oczywiście od rozczesania włosów, to w tej fryzurze jest bardzo ważne i zmieniam umiejscowienie mojego przedziałka na przedziałek z boku. I jak już to zrobiłam, to najtrudniejszą część mam już ze sobą. Tą większą część moich włosów związuję gumką, a tą drugą będę teraz wygładzać pod brokat. Będę używać w tym celu jednego ze sprayów modelujących Nivea Forming Spray. Są trzy rodzaje sprayów: wygładzający, podkreślający skręt loków i dodający objętości. Jak już się pewnie domyślacie, używam sprayu wygładzającego. No i po prostu spryskuję moje włosy i wygładzam szczotką, pomagam też sobie palcami, w tym naprawdę nie ma nic trudnego. Zaczynam od nasady, a potem spryskuję je też na całej długości. No i tak jak widzicie, przez chwilę te włosy układam. I teraz biorę drugi spray dodający objętości, wiążę sobie na chwilę tą mniejszą część moich włosów, żeby mi teraz nie przeszkadzała, i spryskuję sobie drugą część moich włosów u nasady, tak jak to widzicie na przebitkach. Chodzi mi właśnie o maksymalne zwiększenie objętości tej części moich włosów. Również układam je palcami, nie ma w tym nic trudnego. No i jak już to mam gotowe, moja baza jest gotowa, czas dodać brokat. Dodaję brokat zarówno na policzki, ale też chcę, żeby ten brokat wchodził mi troszeczkę na moje włosy. I na koniec utrwalam sobie również mój brokat sprayem. Druga opcja to jedna z najprostszych fryzur, na jakie w ogóle możecie wpaść, a robi niesamowite wrażenie. Ja mam naturalnie bardzo proste włosy i jeśli je kręcę, to robię to prostownicą. Zaczynamy od kręcenia mocnych loków prostownicą. Ja zawsze moją rozgrzewam do 170 stopni. To nie jest ani za dużo, ani za mało. Właśnie tak idealnie, żeby mi się pokręciły. No i po prostu pojedyncze pasma, niezbyt duże. Zaczynam kręcić w taki sposób, jaki widzicie na ekranie. Kręcę tak całą moją głowę i nie zapominam również o włosach jakby pod spodem, bardziej z tyłu, żeby faktycznie ten efekt był naprawdę mocny. Tak wygląda efekt przed i po. Przez to, że moje włosy są mocno odporne na wszelką stylizację i skręt i się prostują na przykład od wilgotnego powietrza, zawsze używam produktów, które mocno utrwalą moje loczki. Tym razem jest to forming spray przeznaczony do podkreślania skrętu włosów. Przez to, że do zrobienia mojej fryzury używam prostownicy, której skutkiem ubocznym oczywiście może być wysuszenie moich rozjaśnianych włosów, muszę uważać na składy produktów, których używam i szczególnie unikać wysuszających alkoholi. Dlatego do wszystkich, którzy przywiązują do pielęgnacji swoich włosów dużo uwagi, spraye Nivea nie mają w swoim składzie szkodliwego alkoholu. Pochylam moją głowę, spryskuję włosy z odległości około 25 cm, następnie ugniatam włosy od dołu i gotowe! Oczywiście taka fryzura jest super i możecie sobie ją zostawić, ale ja proponuję zrobić sobie też dwa warkocze przy przedziałku i związać je z tyłu głowy. Po prostu doda to dodatkowego efektu. Trzecia fryzura to dwa koczki po dwóch stronach głowy. Te fryzury możecie wykonać na dwa sposoby. Część włosów zostawić rozpuszczonych lub związać wszystkie w koczki. Ja pokażę Wam tę pierwszą opcję.
Oczywiście rozczesujemy włosy i dzielimy sobie je również na dwie części i tak jak widzicie na czubkach mojej głowy robię dwa wysokie kucyki. Nie oczywiście ze wszystkich włosów, tylko z tych, które potem będą mi służyły do koczka. Zanim przystąpię do skręcania moich włosów w koczki, muszę je uprzednio natapirować. Tym razem używam sprayu dodającego objętości. Pryskam moje włosy i rozprowadzam go na całej długości, dzięki czemu łatwiej będą się układać i nie będą się rozchodzić na wszystkie strony. Kiedy moje włosy są już natapirowane, zaczynam skręcać je w koczki. Tutaj oczywiście nie ma większej filozofii. Jeśli jakieś niepożądane kosmyki nam wystają, możemy sobie to oczywiście przypiąć wsuwkami. I naprawdę chyba wszyscy się ze mną zgodzicie, że ta fryzura robi naprawdę świetny efekt. Fryzurę, o którą dostałam od Was mnóstwo pytań po tym, jak dodałam w niej zdjęcie na Instagrama, to dwa dobierane warkocze. Szczerze, mistrzynią w robieniu tej fryzury jest moja mama. I to właśnie ona od najmłodszych lat mojego życia robi mi dobierane warkocze. Ja tę fryzurę tylko troszeczkę podrasowałam, żeby nadać jej bardziej festiwalowego klimatu. Zaczynamy od wyznaczenia przedziałka i dzielimy włosy na dwie części, z czego na ten moment będzie potrzebna nam tylko jedna i drugą związujemy. Żeby w ogóle zacząć robić nasze warkocze, musimy sobie wyznaczyć trzy części włosów przy samym przedziałku i zaczynamy zaplatać warkocz dobierany. Pleciemy warkocz przez całą długość głowy. Dobrze by było, żeby te części, które sobie dobieramy do naszego warkocza, nie były zbyt grube, wtedy będzie wszystko wyglądać bardziej estetycznie. Pamiętajcie, żeby za każdym razem dosyć mocno zaciskać ten warkocz, żeby nie porobiły nam się żadne buły. Kiedy moje dobierańce są już gotowe, czas na ujarzmienie wszechobecnych baby hair, które niestety mogą popsuć cały efekt. Do moich warkoczyków używam sprayu wygładzającego, żeby pozbyć się właśnie tych wystających włosków. Dodaję też trochę sprayu na końcówki, żeby je ujarzmić. Formuła sprayu sprawia, że czas schnięcia jest dwa razy dłuższy, dzięki czemu mogę pracować z moimi włosami tak długo, aż będę zadowolona z efektu. Także tak, spryskuję moje włosy z odległości około 25 cm, wygładzam je palcami i gotowe. Czas na to, co tygryski lubią najbardziej, czyli oczywiście brokat. Tak, dodajemy brokat na przedziałek i tutaj już nawet nie musimy za bardzo kombinować z makijażem, dlatego że ten brokat robi naprawdę cały efekt. Kiedy mój brokat jest już nałożony, ponownie spryskuję wszystko sprayem modelującym, tym razem w celu utrwalenia całej fryzury i brokatu. Mam nadzieję, że moje propozycje fryzur Wam się spodobały. Jeśli zainspirujecie się tym filmem, to koniecznie oznaczajcie mnie i wysyłajcie mi swoje zdjęcia na Instagramie. Produkty dostępne są tylko w Rossmanie, a linki do wszystkich produktów znajdziecie w opisie. Do zobaczenia!